tam pójdziemy, oni tam będą. To będzie? Będziemy się musieli do nich dostosować. A kiedy wczoraj, kiedy ich ostatnio widziałeś? Nie, byli tam. Czekali na mnie. Ale musimy tak to zrobić po cichu, wiesz. Obejdziemy ich z boku. Wtedy się będziemy zastanawiali, co dalej z nimi zrobić. Nie mam żadnego planu. Tak. Staraj się po cichu. To niczym nie wiesz. I ja. Pies luźno biegał. Po chwili patrzę, coś mi przynosi, nie? I kurwa nie uwierzysz, co to było. Ale co, nie zadzwoniłeś na policję? Gdzie kurwa zadzwonić na policję? Kurwa, rodzinę mam, wszyscy tutaj kurwa mnie znają. Jezu. Ale teraz idziemy tam, gdzie to znalazłeś. Tam, gdzie oni się spotykali. Złapali jakiegoś biznesmena. Chcieli parę złotych od niego wyrwać, wiesz. Każdy jest mądry i rozumiesz. Przed telewizorem. A jak go to zaczyna, samego go to spotka, to wiesz, zaczyna pękać. Ludzie nie lubią kłopotów. Tu wiesz, tu w ogóle się dziwne rzeczy dzieje. Gdyby pies szedł, bo tam wiesz, jak on tam wyjdzie, to no, się cały ubrudzi, no, nie? Tak. Ale obeszłem tak troszeczkę z boku i usłyszałem takie kurwa dziwne dźwięki, wiesz? Tutaj, wiesz, jak ta droga idzie, no, to się zbliżamy do starego szpitala. Tu chowali, rozumiesz, z epidemii ludzi. No, i daj mi gwarancję, że tam nie ma żadnych ciał. Ale to jest sensu. Wariatkowo jest. Patrz, popalony drewno. Tam odejdź, odejdź, mówię ci, odejdź. Dobra, dobra. No. I wypalając go od środka, mordując te drzewo, rozumiesz? Bo aha, oni mordują te drzewo, rozumiesz? Jak będziesz tu szedł, zobacz, widzisz te wszystkie drzewa? One są umarłe. Jest nadpalone, no mówiłem. Zobacz, jaka dziura. No. Oni je nadpaliły i oni, to drzewo się zawaliło. Oni pobierają energię z tych drzew. Zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Stoi koło, trzyma dwa głazy w ręku. No. I ćwiczy, rozumiesz, bicepsy. Patrz tak na mnie, nie? Żeby nas nie zobaczyli.